Cześć! Dzisiaj witam Was w holu. Przed chwilą nagrałam Wam filmik na temat tego filmu. Mam nadzieję, że się spodobał. Teraz nagram Wam krótki haul, bo stwierdzam, że no, zrobiłam już jakieś tutaj zakupy. To Wam już część pokażę, a resztę, wiecie, będę robiła haul i tak dalej. Zobaczymy, jak to tam nam ogólnie wyjdzie. Nie zmieniałam bluzki, bo no co no. Dobra, może zaczniemy najpierw od Pepko. Najpierw weźmiemy sobie Pepko. Pepko kupiłam aż dwie rzeczy. Szalejemy. Kupiłam sobie spodnie za 20 zł. To jest XL-ka, ja po prostu noszę XL-kę. Takie szare spodnie. Tu mają taką szeroką gumkę. I na dole mają takie ściągacze. Też takie szerokie. Ja nie lubię za wąskich ściągaczy, bo no jakoś tak, no 20 zł kosztowały. Ja sobie, one są cieniutkie. Ja mam jedne podobne, bardzo te, w których jechałam. Nie robiłam wam z tego holu? Robiłam, kurczę. A nie, robiłam. Pokazywałam wam tam te spodnie granatowe, w których jechałam. To był wtedy tam hol z Pepko też. Wcześniej, w Toruniu jeszcze. A właśnie tutaj w Jeleniej Górze kupiłam sobie, bo ja, znaczy, mieszkam obok Jeleni, miejscowości obok. Właśnie spodnie w Pepko, 20 zł. Są bardzo fajne i bardzo polecam. I drugą rzeczą, która jest z Pepko, spodnie, są baletki za dychę. Po prostu baletki za dychę. No, z chęcią. One wyglądają tak. Była ostatnia para, ja noszę rozmiar 37, więc one już były chodzone, dlatego nie są najczystsze, ale to nic. Są bardzo ładne, bardzo fajne, mówię, miałam szczęście, że 37 ostatnie zostały, bo przeważnie są wyprzedawane. Ktoś chce mi przeszkodzić w filmiku? Chyba nie. Potem następną rzeczą to była Natura. I w Naturze kupiłam sobie kredkę do brwi, ale brązową z Essence 02. To jest ta z tym grzebeczkiem, zaraz wam pokażę. Mam nadzieję, że dobrze widać. Ona ma ten tutaj taki grzebeczek. Akurat ją wzięłam, bo na lato robi się jaśniejsza. A ze sobą nie brałam tych, którymi normalnie robię sobie brwi, tylko kupiłam kredkę. Ona kosztuje jakieś 7 zł? 8? Coś koło tego, mówię. Jest niedroga, a jest bardzo fajna, bo już ją dzisiaj używałam. I drugą rzeczą to jest teraz na promocji też w Naturze Eveline, ten do paznokci. Paznokcie twarde i lśniące jak diament, odżywka wzmacniająca z diamentami. Ta o. Ja też ją już używałam, bo zmieniłam paznokcie. Jak mówię, hybryda długo się nie trzyma u mnie. Niestety cała mi odpadła. Znaczy cała. Prawie cała, reszcie pomogłam. I o, to jest ten Eveline. O, zobaczymy, jak się będzie sprawował. A mówię, mam już inne paznokcie. Aha, dobra, tego nie muszę wkładać. Tu. Potem kolejną rzeczą mamy spodenki. One akurat są z Biedronki, za 20 zł. Takie fajne. Ja tu mam L-kę. Fajne na plaży. Polecam, naprawdę. Mają ładne kolorki w ogóle. Potem kolejną rzeczą są kapcie. Te różowe są dla Faustyny. One były w sklepie po 5 zł, za 5 zł. Ja mam identyczne, tylko niebieskie. O, pokażę wam jednego papcia sobie ściągnę. Znaczy ja lubię płaskie, bo one są takie, wiecie, tak o, czekają na Faustynę. Aha, i dzisiaj byłam w tym, w Dino, bo tutaj jest Dino. To mówię, to różnie jest. W Toruniu nie widziałam Dino. Kupiłam sobie też za 5 zł tą taką o. To jest
klosz na owady duży. Wiecie, jak macie jakieś ciasto czy jedzenie, to taki klosz z siateczki zakładacie sobie. To jest bardzo fajne. Pobierz sobie do Torunia. Mówię, jak macie ten. No. Dino, to polecam. Jak jeszcze myślę, czy coś jeszcze gdzieś kupiłam? Powiem wam, że nie. Nie, no bo mówię, nie było jakoś takich tych, no co, leków wam nie będę pokazywać, tak? Bo to leki każdy bierze inne, ja wydałam strasznie dużo pieniędzy na leki. Więc ja też nie będę wam pokazywać, bo już wszystko jest schowane w tym, w lodówce i w spiżarce, więc jedzenia nie. Nie będę wam pokazywać, ale tak, powiem wam, że jakichś dużych zakupów to ja nie robię nigdy. Nie wiadomo jakich, mówię, rozglądam się, ale nie, to chyba byłoby wszystko z tych zakupów. Tak, byłoby wszystko. Mam nadzieję, że ten haul wam się podobał. No cóż, no. Zobaczymy się w następnym filmiku, który powinien pokazać się jutro. Tak, bo stwierdzam, że nie zamierzam zmieniać częstotliwości filmików, dopóki nie będę musiała gdzieś wyjechać. Bo jak wyjadę, po prostu zobaczymy. No, mam wyjazdowe te wakacje, ale póki mogę, najbliższe 3 tygodnie raczej będę dodawać regularnie filmiki. Prawda, weekendy jak zwykle są wyłączone, chyba że będę miała naprawdę jakieś dużo filmików i tak dalej, to wtedy w weekendy też będę dodawać. Ale to mówię, zobaczę. Nic wam nie obiecuję. Mogę wam tylko powiedzieć, że na razie zostaje tak jak było właśnie te 3 tygodnie. Spokojnie będę dodawać filmiki, tak jak do tej pory dodawałam. Mam nowe tło, no ale jestem też w innym otoczeniu. To jest najładniejsze tło, jakie znalazłam w domu. I wiecie, siedzę sobie teraz na krześle, a wy stoicie na stole. No akurat nie mam większych tutaj takich możliwości, żeby gdzie indziej nagrywać. Światło jest dobre, bo tu mam okno. Trochę się doświetlam lampką. Mam nadzieję, że to będzie dobrze wyglądało. No cóż, do następnego filmiku. Pa, pa!